Cześć kochani, Szparagus z tej strony. Witam w kolejnym filmie z Zao, który był obiecany w poprzednim. W tym poprzednim obrażenia były znacznie wyższe, bo 177 tysięcy. Ale tam powiedziałem, że nie zrobiłem w tej bitwie absolutnie nic, bo tak naprawdę spaliłem doszczętnie prawie że dwa pancerniki. Nie miałem żadnego fraga, nie miałem obrony, flagi, kapa, jak zwał, tak zwał. W tej bitwie, w której damage w moim wykonaniu jest znacznie szczuplejszy, uważam tą bitwę za bardziej udaną, mimo że tamta była wygrana, ta bitwa jest przegrana, to w tej bitwie udało mi się zrobić sporo więcej, udało mi się tak jakby przytrzymywać przeciwnika. Niestety nie uchroniło to naszej drużyny od porażki. Tutaj zrobiłem taki dziwny manewr, ale bawiłem się tam ustawieniami i omyłkowo wcisnąłem E lub Q, że okręt mi zaczął całymi swoimi możliwościami skręcać w jedną stronę. Ja już tutaj widziałem przeciwników. Dobrodziejstwem Zao jest m.in. jego kamuflaż, więc trzeba z tego dobrodziejstwa korzystać. Tutaj nie zauważyłem, że miałem amunicję przeciwpancerną. Zobaczcie, pierwsza salwa na odległość ponad 13 km i już za 4600 Chabarowsk dostał. Pamiętajcie, że Chabarowsk to jest najszybszy obok Leningradu okręt w grze, więc zobaczcie, jak celnymi działami dysponuje Zao. No, z Demoina praktycznie trafić takiego Chabarowska na dystansie 12-14 km jest niemożliwe, a tutaj spokojnie można każdy niszczyciel z dystansu 15 nawet kilometrów trafić, nie stanowi to zbyt wielkiego problemu. I teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na tą akcję. Tutaj pojawił się Nowy Orlean i ja od niego dostanę też bułeczkę i też prawdopodobnie wejdzie mi jedna cytadela, ale zobaczcie, jak będzie wyglądała ta akcja, bo jest naprawdę interesująca. Pierwsza salwa poszła z obeków, druga, jako że przewidziałem, iż będzie obchodził wyspę z jednej i z drugiej strony, więc cały czas będzie burtą do mnie, miała być z apeków. Zobaczcie, z obeków za 7400, więc bardzo, bardzo fajnie, 7 pocisków celnych i tutaj kolega się wbija w skałę, jest to miód na moje serce. Pierwsza salwa za 7400, druga salwa, zobaczcie, 5 cytadel, 30400, i już w tym momencie tego Nowego Orleanu praktycznie nie ma, on tam zostanie na ogrysku 788 HP, więc jest do dobicia, weszło 5 cytadel i myślę, że tu by weszło kolejnych wiele cytadel, natomiast ponieważ zostało mu tylko 788 HP, zobaczcie, tylko jedna cytadela za te 788 HP. Tu jeszcze mi się pojawiło Zao przez chwilę, do którego miałem odmierzoną salwę, więc postanowiłem strzelić. No i w tym momencie będę próbował oczywiście robić to, co Zao robi najlepiej, czyli jeżeli będzie taka możliwość, to strzelać z niewidki i po prostu palić pancernik. Jak widzicie, w dywizjonie byłem z Bartolem i z Artem, których serdecznie pozdrawiam w tym momencie. No, dywizjon było tyle fajny, że były dwa okręty, które mogą potencjalnie powalczyć z niszczarkami i niszczarka, która potencjalnie mogła nam pospotować, i to też ta niszczarka robiła, zwłaszcza jeżeli chodzi o tego Chabarowska. Niestety, jak widzicie, zostaliśmy tutaj na ten moment trzema okrętami. No i co by nie mówić, mimo że Zao jest naprawdę fajnym i mocnym okrętem, to niestety z pancernikami raczej nie wygra. Jak widzicie, tutaj płyną dwa pancerniki, są dwa krążowniki i jest niszczyciel, więc walka jest bardzo, bardzo nierówna na tą chwilę i niestety nierówna w tej części mapy pozostanie już chyba tak naprawdę do końca bitwy. Ja ubolewam nad tym, że tego Chabarowska nie udało się załatwić, ale niestety tak czasami bywa.
podpłynąć tutaj bliżej, to by było samobójstwo, ponieważ i Montana, i North Carolina mogłyby nas bardzo szybko i bardzo łatwo, najzwyczajniej w świecie, spacyfikować. Więc nie miało to sensu. W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem z tej sytuacji było zrobienie tego, co zrobiłem, czyli tak naprawdę odchodzenie od przeciwnika i podpalanie go. Tu widzieliście bułeczka za 8 czy tam 9 tysięcy. Na szczęście udało się bez cytadeli, więc nie było tak źle, jak mogłoby być. No i w tej chwili należało od przeciwnika po prostu uciekać. No zobaczcie, no jest cztery okręty, które są widoczne, i piąty, który jest niewidoczny. Nie wiem, czy tutaj ktoś. Nie, tu nie było okrętu, który mógł użyć radaru, więc Bartek mógł spróbować troszeczkę kapować. Ja tylko nie pamiętam, czy on tu został dosięgnięty torpedami, czy co tu się takiego stało. Jeżeli stał w tym dymie zbyt długo, to pewnie został zniszczony przez torpedy. No ja w tym momencie zastanawiałem się nad tym, czy jest jakiś tutaj cel, do którego mogę wystrzelić torpedy. Co prawda te cele były zbyt daleko i musiałyby ewidentnie płynąć w moim kierunku, żeby takie torpedy mogły przytulić. No ale tak się nie stało. Teraz niestety jeszcze stała się rzecz niedobra. Zostałem wyspotowany na chwilę przez samolot. W związku z powyższym postanowiłem oddać salwę, bo i tak wiedziałem, że za chwilę będę tutaj głównym celem. Teraz kolejna potężna buła. No niestety, słuchajcie, 11 km to jest taki dystans, na którym naprawdę trzeba uważać. O, tak jak myślałem, jednak dostał tutaj Bartek torpedami. Tutaj jeszcze ten Chabarowsk mnie zaczął obijać, a ponieważ byłem widoczny, on sobie zadymił, to była woda na jego młyn. No i dalej mniej więcej tak to będzie w tej bitwie tutaj wyglądało. Na razie mam dwa zatopienia, 53 tysiące obrażeń. Teraz ładnie weszły kolejne dwa pożary, ale z tego co widzę, to kolega na pancerniku albo mu jeszcze naprawka działała, albo jej przed chwilą użył. W każdym razie moim celem będzie to, aby tą North Carolina jak najszybciej podpalić, bo jeżeli pancernik użył naprawki, a zazwyczaj przy dwóch pożarach już używają kapitanowie na pancernikach, to należy te okręty po prostu najzwyczajniej w świecie podpalić i wtedy je można zostawić. Najlepiej więcej niż jednym pożarem, i wtedy je można zostawić sobie już tak płynące, bo one cały czas tracą punkty HP. Wtedy można zacząć podpalać inny okręt, i w momencie, gdy pożar się na tym pierwszym zakończy, to znowu należy próbować go podpalić. Ja przez chwilę nie strzelałem, a było to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że chciałem najzwyczajniej w świecie zniknąć. O, zobaczcie, ta North Carolina cały czas tu próbuje do mnie strzelać. Moje pociski są dużo szybsze, dużo łatwiej mi trafić taką North Carolinę. Jest kolejny pożar, czyli tak naprawdę rzecz pożądana. Ja tutaj jeszcze dogadywałem się z Artem, żebyśmy wspólnie tą North Carolinę ostrzeliwali, ponieważ no, ogień z dwóch ZAO to jest naprawdę coś, co jest groźne dla przeciwnika, i przeciwnikowi jest wtedy naprawdę trudno cokolwiek zrobić, bo tych pożarów występuje naprawdę dużo. Jak widzicie, tu jeszcze się pojawił Chabarowsk, ale tylko na chwilę. W związku z tym postanowiłem nadal prowadzić ogień do North Caroliny, właśnie po to, aby ją podpalić. W międzyczasie jeszcze postanowiłem użyć regeneracji. Jest drugi pożar na North Carolinie. I nadal ta North Carolina sobie płonie. Teraz jeszcze spróbowałem troszeczkę inaczej ustawić działa, właśnie po to, aby zadać jeszcze w innej sekcji okrętu. Pamiętajcie, że pancernik można podpalić w czterech miejscach. Krążownik chyba też, nie pamiętam jak jest z niszczycielem, ale na pewno pancernik można podpalić
na dziobie w okolicy 2/4 okrętu, powiedzmy przy pierwszym kominie, potem przy drugim kominie i na rufie. To są cztery strefy, gdzie wchodzą podpalenia i właśnie tutaj widzicie bułeczkę piękną, kolejną za około 5000, przepraszam, ponad 6000 i jeszcze wchodzi pożarek, także naprawdę jest sympatycznie, ale damage już tutaj nie jest wbijany, ponieważ pożarek został ugaszony. Teraz weszły jeszcze dwa pożarki kolejne. Pożarki, które, ponieważ RK jeszcze działała na tej North Carolinie, również nie spowodowały, powiedzmy, tego, że ona się nadal pali, więc kontynuujemy ostrzał, tym bardziej, że Montanę mamy naprawdę bardzo, bardzo daleko, żeby do niej strzelać. I zobaczcie, kolejna salwa za ponad 6000. Tym razem ode mnie pożar chyba nie wszedł. Tak, to jest pożar od Bensona, ale ja, widząc, że ten okręt ma 10000 HP, cały czas kontynuuję tak naprawdę jego ostrzał. Dlaczego twierdzę, że w tej bitwie ugrałem znacznie, że to była lepsza bitwa, że ugrałem znacznie więcej? Po pierwsze, zobaczcie, są trzy obrony flagi. Po drugie, są dwa zatopione okręty, bardzo duża ilość HP, która została zabrana w North Carolina. Hindenburg tutaj ucieka. Jest kolejna obrona flagi. Kolejna sprawa jest taka, że z Artem i z Bartkiem żeśmy naprawdę tego kapa A bronili tak długo, jak można było go bronić. Niestety, jak Chabarowsk sobie tam gdzieś w dymku, nie nękany już przez nasz niszczyciel, mógł stać i kapować, no to tutaj już nie mieliśmy możliwości, żeby ten kap obronić. Niemniej jednak naprawdę uważam, że ta bitwa była najzwyczajniej w świecie dużo lepsza niż ta, w której zadałem 177 tysięcy obrażeń. Tutaj jeszcze tracimy kapa B, więc sytuacja wygląda już no mocno, mocno nieciekawie. Te okręty za chwilę naprawdę będą nas tutaj puszowały i wcale się nie dziwię, bo w tej chwili jest 5 przeciwników na naszą trójkę, gdzie my tutaj już jesteśmy dość solidnie wszyscy poobijani. Ja jeszcze miałem takie tutaj marzenie, żeby troszeczkę tego Chabarowska pognębić, jednakże no celność tutaj z mojej strony, nie mówię o celności okrętu, bo to był ewidentnie tylko i wyłącznie mój błąd, celność ognia, który tutaj prowadziłem, była no nie najlepsza. Te salwy mogłem odmierzać znacznie lepsze i niestety wyszło tak, jak wyszło. Tak to mniej więcej, kochani, słuchajcie, wygląda. Tak jak powiedziałem w poprzednich filmach, na początku każdej bitwy będę wam się starał pokazać, jak na daną linię okrętu mam zrobionego kapitana. Na końcu każdej bitwy będę się starał, o ile nie zapomnę ich sobie zrzucić, pokazać wam ekrany końcowe. I tak to mniej więcej będzie w tej chwili wyglądało. Jeżeli ktoś chciałby się dopytać, dlaczego mam tak ustawionego kapitana, a nie inaczej, no to na pewno wam odpowiem, ale nie będę was zanudzał tymi wywodami przed każdym filmem, dlatego ta wstawka z tego jest bardzo krótka. Słuchajcie, to by było na tyle w tej bitwie. Tu za chwileczkę mój żywot się skończy. Zobaczcie, 7 pożarków, 5 razy obrona flagi, 96 hitów, 2 krytyki, 2 fragi. To wszystko w tej bitwie. Do usłyszenia i zapraszam na kolejne filmy. Zapraszam również do subskrybowania kanału, a jeżeli wam się film podoba, to łapka w górę. Jeśli wam się nie podoba, to łapka w dół. Wszelkiego rodzaju komentarze mile widziane. Trzymajcie się, do usłyszenia.